110 rodzin odebrało klucze od nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Jana Pawła II. Tym samym stali się nowymi mieszkańcami Podzamcza. Wśród wieżowców na największym wałbrzyskim osiedlu pojawiły się 4 trzypiętrowe budynki, w których nowy dom znalazło 110 rodzin. Zagospodarowano także teren między budynkami. Powstał tam plac zabaw ze ścieżkami, trawnikiem i ławkami. Wokół budynków znalazło się także miejsce na parking. Inwestycja to jednak przede wszystkim ponad setka mieszkań komunalnych. Otrzymali mieszkania takie, jakich oczekiwali, bo było tych podań zaakceptowanych ponad 350 i staraliśmy się wielkość mieszkań, ich rozkład dostosować do oczekiwań mieszkańców. A więc mieszkania często jednopokojowe dla osób samotnych, dwupokojowe, trzypokojowe dla osób niepełnosprawnych na parterze z możliwością wjazdu wózkiem z terenu wokół domu do mieszkania. Mieszkania wykończone, gotowe do zamieszkania, więc z podłogami, z pełnym wyposażeniem łazienki, toalety, z balkonami, z kuchenkami, z drzwiami, wymalowane ściany, sufity. Gotowe do zamieszkania. To nie stan deweloperski, tylko gotowe do zamieszkania. Łącznie już około 140 rodzin skorzystało z programu Nasz Nowy Dom. Jeszcze w tym roku liczba ta wzrośnie do ponad 200, ponieważ na ulicy Wiejskiej w październiku do użytku oddane zostaną kolejne lokale. Zapotrzebowanie jednak jest jeszcze większe, dlatego władze miasta przygotowują kolejny program budowy mieszkań komunalnych. Jeszcze jesienią, czyli pod koniec października, początek listopada, 80 mieszkań na ulicy Wiejskiej. I w ten sposób zakończymy ten cykl 11 miesięcy inwestycyjny oddaniem 220 mieszkań, aczkolwiek ciągle remontujemy i oddajemy do użytku mieszkania również socjalne i komunalne, bo trzeba zwrócić uwagę, że na przykład osoby niepełnosprawne oddają nam mieszkania, w których do tej pory mieszkały, bez udogodnień dla niepełnosprawnych, w bardzo dobrym stanie. Myślę więc, że zamkniemy ten rok oddaniem mieszkańcom około 300 mieszkań komunalnych. Bardzo byśmy chcieli na wiosnę rozpocząć inwestycje na ulicy Husarskiej. Sprofilowane mieszkania, jedne dla rodzin z dziećmi, a drugie dla osób w wieku senioralnym, z udogodnieniami pewnymi i kontynuacja rewitalizacji Nowego Miasta, róg ulicy Paderewskiego i Staszica.